nawet wziąć sobie szalik i części stałe, żeby jakby otworzyć swoje serce na możliwość działania Pana Boga, gdy mam dostęp do tego pokarmu utrudniony, bo nie mam kaznodziei, nie mam Eucharystii. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński. Zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. O, czekałem na to pozdrowienie. No, w końcu staramy się, że tak powiem, mieszać te pozdrowienia. Tak, ciągle, bo to przypominają mi się czasy ministranckie, bo to jednak było pierwotnie zawołanie takie ministranckie, ale piękne pozdrowienie. Proszę księdza, mówiąc najprościej, mamy okres, czy wchodzimy w okres wakacyjny, urlopowy, wyjazdowy. Co zrobić, kiedy nie mogę być w niedzielę na mszy świętej? Od razu suplement, zaczynamy od tematu, kiedy znajdę się na przykład w kraju, czy w otoczeniu, gdzie nie ma kościoła katolickiego. O prawosławnych, o grekokatolickich jeszcze będziemy mówić. Mówię już w sytuacji, żeby mówić skrajnej. Indonezja, Azja, muzułmanie, buddyści. No nie ma. Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym powiedzieć, że bardzo budującą sytuację spotkałem w kilku biurach. Opowiadano mi pracownicy biura, znajomi ludzie, moi parafianie, że ludzie wyjeżdżający na urlopy, szukający miejsca do odpoczynku, często pytają, a jak tam z możliwością uczestnictwa we mszy świętej? To tak na marginesie, to tak tytułem fajne wstępu. Jest to bardzo budujące i często biura muszą albo chcą być na to przygotowane. Informacje, gdzie, o której odprawiane są msze święte. Chociaż dzisiaj to sprawdzić, ale ludziom starszym może być trudno. Oczywiście. Ale wróćmy do tego pytania. Zasada jest przede wszystkim taka pierwsza. Pan Bóg i Kościół przez to nie żąda rzeczy niemożliwych. Jeżeli mam możliwość uczestniczenia we mszy świętej, to uczestniczę. Ale jeżeli nie mam, no to co zrobić? Tutaj przychodzi nam z pomocą technika, ale do tego zaraz wrócimy. Oczywiście, co to znaczy nie mogę? Nie mogę, bo mam 3 kilometry do kościoła, bo jestem gdzieś nad jeziorem, a kościół jest 3 kilometry. Jestem młodym, wysportowanym człowiekiem, na co dzień jeżdżę na rowerze, biegam, uprawiam jogging, ale te 3 kilometry przemieścić się rowerem do kościoła to za daleko. Mówię ironicznie. Mhm. To oczywiście nie jest to do końca usprawiedliwienie, delikatnie mówiąc, ale jeśli chodzi o rzeczywiście o kraje arabskie, a nieraz byłem, gdzie nie ma w pobliżu kościoła, są meczety, no ja jako ksiądz mam uprzywilejowaną sytuację, bo ja sobie mogę odprawić mszę świętą i często tak było. Zabierałem tak zwanego małego księdza, nie wyjeżdżałem zwykle sam. Przepraszam, się uśmiechnęłem, ale to nieźle brzmimy. Mały ksiądz, tak. Rozumiem, że to jest podręczny ołtarz. Podręczne całe, wszystkie akcesoria do sprawowania mszy świętą. Patena, kielich, hostia, purifikatorze, korporał, mały obrusik. Właśnie miałem zapytać o hostię, czyli hostia, rozumiem? Hostię też zabiera się, no wino albo można zabrać ze sobą, przewożąc, ale płynów nie wolno, bo sprawdzają. Czyli lokalne wino. Tak, lokalne koniecznie, gronowe, naturalne, ale i odprawiałem często z kolegami, księżmi, w pokoju, no bo nie ma kościoła, no nie będę gdzieś na holu korytarza, bo to... bo jestem w kraju muzułmańskim, prawda? Ale w takich sytuacjach to oczywiście. Natomiast ludzie świeccy mają z tym problem. Są w kraju muzułmańskim daleko, w ogóle nie ma kościoła, albo gdzieś setki kilometrów. Muzułmańskim albo też buddyjskim, no bo... Tak, oczywiście, albo buddyjskim. Może być też daleka Azja, w stylu Japonia. Oczywiście. No tutaj co? Jest internet, no i teraz mamy te możliwości, tych mszy świętych w internecie i bardzo wielu. Ja prywatnie powiem, że ja mam znajomych, pewno są na placówce w Indonezji i oni co niedziela
włączają YouTube'a i oglądają mszę świętą, którą sprawują o 13. Stream live, tak? Co niedziela. Potem, ponieważ to są bardzo bliscy znajomi, komentują, tak, co, jak, pytają. Natomiast bywa tak, że ktoś ani internetu, ani... No właśnie, bo są też takie sytuacje, kiedy albo ten internet, no powiedzmy wprost, albo jest drogi i się nie opłaca go na ten tydzień czy dwa wykupywać, albo ten zasięg jest taki, że no nie da rady. Tutaj trzeba posiłkować się w takich sytuacjach czymś, co jest możliwe. Zabrać sobie Pismo Święte i choćby... Czytanie, choćby słowa, Słowo Boże na tę niedzielę, rozważyć sobie. To jest trochę tak, jak są kraje gdzieś tam na dalekim... Różaniec? Na dalekiej Syber... Różaniec. Jakby, bym powiedział, posłużę się taką analogią. Zgromadzenie sióstr obliczanek, nie od obliczania, tylko od oblicza Jezusa. One wynagradzają znieważonemu obliczu Pana Jezusa za wszelkie zniewagi. One mają taką zasadę, taką regułę, że w niedzielę uczestniczą dwukrotnie we mszy świętej. Dlaczego? Normalnie, jakby, no, jak osoby wierzące, zakonne, a druga msza święta ofiarowana za tych ludzi, którzy nie korzystają ze mszy świętej i nie uczestniczą. Mogliby, a z lenistwa nie uczestniczą. Żeby wynagradzać właśnie Panu Jezusowi, którego cierpienie, męka na krzyżu tyle kosztowała, a ludzie z tego daru nie korzystają. I teraz jakby analogicznie, nie mam możliwości być na Eucharystii. To czynię coś, co mnie ubogaci duchowo. Rozważanie Słowa Bożego może być. Koronka, różaniec, ale zwłaszcza rozważanie Słowa Bożego. Tak jak w krajach gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, Syberia, raz na rok, raz na dwa lata przyjeżdża ksiądz i odprawia mszę świętą. Co robią ludzie? A często się gromadzą na wspólną modlitwę i organizują taką paraliturgię w formie nabożeństwa Słowa Bożego, gdzie mogą wspólnie czytać i rozważać Słowo Boże. Nawet może być jakiś świecki katechista, który będzie pomagał zrozumieć. Oczywiście to nie w warunkach urlopowych, ale mówię przez pewną analogię. Wtedy trzeba zadbać o siebie. Boże, chcę Ci poświęcić czas. Zresztą tak mówiliśmy dwa tygodnie temu chyba o cnocie kardynalny, jaką jest sprawiedliwość. Mhm. W tej cnocie sprawiedliwości zawiera się sprawiedliwość wobec Pana Boga. Nie tylko drugiego człowieka, ale wobec Pana Boga. To nazywa się też cnota religijność. Otóż coś, co Bogu należy się, poświęcony mój czas, moje otwarte serce, moja miłość. I jeżeli na przykład weźmy tak średnio. Msza święta w niedzielę trwa około 50 minut. Wyłączamy ogłoszenia, no bo czasami one trwają bardzo długo. Ale tak załóżmy około 50 minut. I teraz tak sobie myślę, czy wobec pewnej sprawiedliwości, czyli wobec Pana Boga, nie powinniśmy w takiej sytuacji mniej więcej tyle czasu tylko Bogu poświęcić. Właśnie na rozważanie słowa, na modlitwę różańcową, taką czy inną, może książeczkę zabrać ze sobą, nawet wziąć sobie szalik i części stałe, żeby jakby otworzyć swoje serce na możliwość działania Pana Boga, gdy mam dostęp do tego pokarmu utrudniony, bo nie mam kaznodziei, nie mam Eucharystii, nie mam wspólnoty jako takiej, no chyba, że z rodziną wyjeżdżam i wspólnie się modlą, bo gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam ja jestem między nimi. Ale jeżeli to nie jest, czy Panie Marcinie i drodzy Państwo. Michale, ale okej. Michale! Nie, bo Marcin nas pilnuje, to dlatego, tak.
Oczywiście, że pamiętam, że Michał, tylko sprawdzam, czy przytomny. Ale czujny, czujny. Słuchany. Zasłuchany. Panie Michale i drodzy Państwo, zasada jest ogólna. Jeżeli z lenistwa, z wygodnictwa nie opuszczamy mszy świętej, nie mamy grzechu. A w takiej sytuacji nie ma ani jednego, ani drugiego. Nie ma lenistwa i nie ma wygodnictwa. Po prostu obiektywne trudności. Bardzo piękne, mówiąc moim językiem, fajne jest to, co ksiądz powiedział o tych 50 minutach, bo też na co dzień, jak funkcjonujemy, my świeccy, no mamy swoje obowiązki i tak dalej, wiadomo, życie toczy się, ale zawsze staramy się tę godzinę w ciągu 7 dni tygodnia, 7 razy 24, tak? 168. Jest... Dziękuję. Jedna godzina ze 168, przepraszam, że wejdę dobrze, w słowo, dobrze. Bo to ucieknie mi myśl. Jest jak ster w okręcie. Ster w stosunku do okrętu jest nieduży, ale on nadaje właściwy kierunek. Jedna godzina ze 168 jest jak ster. No, żeby nie wpaść na mieliznę, nie utknąć i nie rozbić się o jakąś skałę. Czyli nawet na tym urlopie wymarzonym, na tych wakacjach, te... żeby tego tak, Bożego tak, steru żeby... nie zabrakło. Dokładnie, to, tak. To o to chodzi. A co w sytuacji jeszcze, to już tak krócej może, ale jestem w Grecji. I no, kościół rzymski ciężko znaleźć, ale kościół grecki znajdę. Greko-katolicka msza i tak samo środowisko prawosławne. Mówimy o sytuacji już takiej, że rzeczywiście tych 3 kilometrów do kościoła nie ma naszego tak, rzymskiego. Tylko tak jest. Jestem w takim rejonie, no, że no nie ma. No. Jak miałbym w ogóle nie być, a być, to bym wybrał to być. Okej. Okay. Tylko to... oczywiście przestrzegam, znaczy nie przestrzegam, liturgia wschodnia, no, a jak jest dużo dłużej. No to wiadomo, a jak jest z komunią świętą w tym momencie? No bo jak nie ma, to już rozważaliśmy, nie możemy, to sytuacja. Tak. Ale jestem w kościele grekokatolickim. No w grekokatolickim jak najbardziej przystępuję do komunii świętej, ale w grekokatolickim ja mogę uczestniczyć w ogóle... W ogóle luz. Tak, bez żadnych zahamowań, dlatego że... oni mają zachowaną liturgię wschodnią, ale oni mają jedność z Rzymem i tu w ogóle nie czyli ma żadnego na spokojnie. Problemu. Nie no ma dobra, żadnego a, problemu. A prawosławne w tej sytuacji? W prawosławnym kościele, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii świętej, mogę przystąpić do Eucharystii i przyjąć Pana Jezusa w kościele prawosławnym. Gdy ty, nie ma, tak, gdy nie ma innej możliwości. Czyli jak jestem na Podlasiu, to znajdę i kościół rzymski, więc tak jakby jest. Tu jest prosta rzecz. Pozdrawiamy Podlasie przepięknie. Jak najbardziej. Zwłaszcza teraz wspieramy mocno, bo... No tak, gratulujemy Jagiellonii mistrzostwa. Aha, to już w ogóle wiedziałem. Ciężko mi to przeszło przez gardło, ale z szacunkiem dla umiejętności, bo mieliście dobry sezon. Ekumeniście też w sporcie. I to wypowiadam te słowa, dzień po mszy świętej dla kibiców Legii. A, proszę bardzo, czyli już ksiądz zdradził, kiedy się spotkaliśmy, ale nie, dobrze, to oczywiście. Więc jakby pozdrawiamy i sportowo, i duchowo tak Podlasie jest. Jak najbardziej, natomiast na Podlasiu mamy sytuację, kiedy są dwa tak kościoły jest. Obok siebie, niejednokrotnie, więc nie ma... Uczestniczymy w katolickim, nie ma. Tak. Ale jak już znajdziemy się na głębokiej Ukrainie, to już wtedy... Tak, to wtedy już jest kłopot. Tak, to wtedy jest kłopot. Dobrze, czyli ksiądz nam wyjaśnił w sumie. Jeszcze zapytam jedną rzecz. Czy właśnie, tak już najprościej, abstrahując nawet od tych kwestii logistyczno-wakacyjnych, mam pracę w weekendy, ciężko, no nie ma, no nie składa mi się. Czy mam grzech? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no sytuacja rodzinna, chociaż to domyślam się, że odpowiedź będzie oczywista. Właśnie dlatego zostały wprowadzone msze święte w soboty wieczorne, liturgie z niedzieli. Wiele osób, wiedząc, że musi pracować albo odbywać podróż taką, że logistycznie będzie to niemożliwe albo tak trudne, że rozbije to jakiś rytm podróży, bo to różnie bywa. Przesiadki, samoloty, różnie to bywa. Dlatego są w soboty msze święte. Kiedy i tu nie da się uczestniczyć. No to już kwestia sumienia. I bardzo wiele osób, cóż ja zalecam czasami w takich rozmowach? Zalecam, jeżeli to jest raz na jakiś czas, to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja, to co innego. Ale jeżeli to się powtarza niemalże co tydzień
w weekendy ludzie pracują, no to... Pytam trochę w imieniu swoim i kolegów dziennikarzy sportowych. Tak, ja wam współczuję i was rozumiem. Trochę zazdroszczę, bo to fajna robota, bo tak sobie wyobrażam. Jest, tak. Ale wy dziennikarze sportowi, kiedy jesteście praktycznie od rana do wieczora, a ktoś walczy naprawdę o swoje serce i wierność Panu Bogu, no to wie, że bez Eucharystii daleko pojechać się nie da. Co ja bym zrobił? Ja bym zalecał i sam bym to zrobił. To bym poszedł w tygodniu wtedy, kiedy mogę. Wtedy, kiedy mogę, idę w tygodniu, żeby po pierwsze, ze względu na samego siebie, żeby nie wypłukać swojego serca z Eucharystii i druga rzecz, żeby Panu Bogu dać szansę, żeby mógł działać, bo Eucharystia jest najprostszą i najpewniejszą kładką, drogą do nieba, bo to jest tu obecnie Golgoty i bez Eucharystii umiera życie duchowe. Dlatego w takich sytuacjach, jak ktoś jest zdeterminowany, to zawalczy o to, żeby i w tygodniu być na mszy świętej. Rozumiem, że to samo można przyłożyć tę kalkę do sytuacji, już takiej skrajnej sytuacji rodzinnej. A tak, 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 bo umknęło mi to. Oczywiście, że tak, no bywa tak, no... sytuacje w życiu pojawiają się tak niespodziewane i zaskakujące, że znowu co? Sprzed kilku tygodni, kiedy mówiliśmy o cnocie roztropności, włączamy cnotę roztropności, co będzie pożyteczne, co będzie dobre dla mnie, rodziny, gdy nie możemy iść w niedzielę na mszę świętą. Ja przepraszam, że pozwolę sobie na taką płaską, płytką puentę, ale fajny ten nasz Kościół jest. Naprawdę, jakby już pomijając kwestię wspólnoty, duchowości, łączności z Panem Bogiem, że został nam przez Pana Boga nadany i powołany, to po prostu jest fajny, bo jest dużo możliwości. W sensie... Ja bym powiedział... Przepraszam, może to płytko zabrzmiało, ale... Nie chodzi o kalkulacje, broń Boże. Chodzi o to, że Kościół wychodzi naprzeciw, że mamy tę możliwość. Bo Pan Bóg nie jest jakimś księgowym, który skrupulatnie odhacza obecność, nieobecność, jak kiedyś na katechezie. Jestem, byłem, mam. Pamięta Pan, panie Michale? Wiśniecki, jestem, byłem, mam. Tak. Jestem, byłem na mszy, mam zeszyt. I podpisy nie, jeszcze, jak się pójdzie tak, przy biegowaniu. To nie jest jakaś skrupulatna księgowość, tylko znowu postawa serca. Chrześcijanin ukształtowany właściwie, on sam pragnie Eucharystii i walczy. I to, że wielu ludzi po internetach szuka, gdzie, o której msza święta, ja nieraz się spotkałem, proszę księdza, wygooglałem sobie, jestem tutaj właśnie w kościele, chociaż jestem z innego krańca, ale przyjechałem do swojej dziewczyny, tylko nie byłem na mszy. Fajnie, że macie późno o 19:30 mszę świętą, bo mogłem sobie... Tak, ludzie, to jest walka o Pana Boga w swoim życiu. Dzisiaj technika daje takie możliwości, ale Pan powiedział, taki fajny ten Kościół. Ja bym powiedział, bo Pan Bóg jest bardzo ludzki. Ewangelia jest ludzka. Gdy Jezus mówił do apostołów, idźcie, odpocznijcie nieco. Nie jest to cudowne? Pan Jezus widział, że są męczeni. Bóg nam dał siódmy dzień. Odpoczywajcie. Niedziela. Niedzielajcie. Odpoczywaj, bo Bóg wie, że nie jesteśmy komputerami. Pan Bóg wie, że życie to nie jest program komputerowy napisany, że to wszystko sobie idzie gładko, bo ciągle nas życie zaskakuje. I dlatego może rzeczywiście Kościół fajny, to może takie płytkie określenie, ale Pan Bóg jest naprawdę, wychodzi naprzeciw człowiekowi, ale żąda pewnej lojalności od człowieka. No oczywiście, to wiadomo, że jakby coś za coś, ale w tym dobrym rozumieniu. Oczywiście, więc że więc jakby tak. Skoro dostajesz... Troszczę się, tak jakby Pan Bóg chciał nam powiedzieć, troszczę się o Ciebie, ale Ty nie licz tylko na mnie. To musi być w dwie strony. Łaska, a z łaską trzeba współpracować. Daję Ci łaskę, ale teraz Ty dokonuj wysiłku. Ora et labora, ale to już temat na inną rozmowę. Bardzo dziękuję, ksiądz, to pięknie nam wszystko rozebrał. Mam nadzieję, że ta instrukcja obsługi taka w okresie tuż przedwakacyjnym, czy też na początku wakacji Państwu pomoże, a my w wakacji oczywiście cały czas dla Państwa jesteśmy. Bo to warto rozwiewać pewne dylematy moralne i sumienia, które czasem się pojawiają w tym momencie,
a jest czasami prościej niż nam się wydaje. A jeżeli Państwo takowe mają, to w komentarzach prosimy bardzo o pytania i ksiądz Boguś na pewno wyjaśni. Ja spróbuję nadać temu jakiś czasami głupawy, czasami zabawny, czasami poważny ton. No ja też boję się, czy czasem nie zaciemniam zamiast wyjaśniać, ale to już niech Duch Święty czuwa nad nami. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.